korotonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nazywam się Artur Terełski. Mam 17 lat, zamordowałem człowieka. Trafiłem w wieku 17 lat do więzienia. Siedziałem wielokrotnie w więzieniach, handlowałem narkotykami, siedziałem za napad z bronią w ręku na kantor wymiany walk. Byłem bardzo złym człowiekiem. Byłem w zorganizowanej grupie przestępczej w Warszawie. Ale w 2001 roku do mojego życia przyszedł Jezus Chrystus. Kiedy czytałem Biblię, zrozumiałem tą prostą prawdę, że ten sam Bóg, który dyktował te słowa w Biblii, On jest dzisiaj dla mnie dostępny. Klęczałem na kolanach w więzieniu w Sztumie i wołałem do Niego i On przyszedł do mojego życia. Moje życie uległo absolutnej zmianie przez to, że uwierzyłem w Jezusa Chrystusa. W moim sercu nastąpiła diametralna zmiana. Coś się wydarzyło, coś pękło i coś się zrodziło do nowego życia. Jestem dzisiaj nowym człowiekiem i mówię Ci tą prostą Ewangelię o miłości Bożej do Ciebie. Chcę, żebyś zrozumiał, że Bóg nie tylko jest, ale też nie jest autorem zła na ziemi. Bóg jest tylko dobry. On kiedyś oddał ziemię ludziom. Ludzie ją spaprali, bo ją sprzedali diabłu. Przyjaciele, diabeł to jest bita pała. On chce, aby ludzie chodzili u Niego na smyczy. Prawdą jest to, że to ludzie dostali ziemię do zarządzania, ale od kiedy zrzekli się o niej na rzecz diabła, od tamtej pory patologie zaczęły się rozszerzać. Ale Bóg, zamiast utylizować to wszystko, to zszedł tutaj na ziemię jako człowiek. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty umarł za nasze grzechy Bóg człowiek, Jezus z Nazaretu, Pan Panów i Król Królów, prawdziwy kozak, nie jakaś marna bozia. Rozumiesz, o czym mówię? Nie mówię Tobie o religii, nie mówię Tobie o religijnych zajawkach, nie mówię Tobie o tym, co mówi Ci Kościół katolicki, protestancki czy jakikolwiek inny. Mówię Tobie o żywym Bogu, o żywym Bogu. To jest osoba. Mówię Tobie o osobie. Jezus Chrystus to jest osoba. On nie tylko żył tu na ziemi, nie tylko był Bogiem i człowiekiem w jednej osobie, ale umarł na krzyżu za grzechy ludzi, ale wstał z martwych dnia trzeciego, ale wstąpił do nieba, a potem posłał swojego świętego ducha. I od tamtej pory jego święty duch przekonuje ludzi, którzy chcą słuchać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Jeżeli uwierzysz te proste rzeczy, w to, że Jezus umarł za twoje grzechy, a więc jeżeli On poniósł karę, to już ty nie musisz. Zobacz, jaka to jest dobra nowina. On umarł, więc ty nie musisz umrzeć za twoje grzechy. To jest właśnie Boża sprawiedliwość. Jeżeli w to uwierzysz, jeżeli wyznasz swoimi ustami, że to On jest Panem, czyli uznasz Jego zwierzchnictwo nad swoim życiem, pójdziesz do nieba, ale oprócz tego twoje życie na ziemi zostanie wypełnione mocą z wysokości. Znikną lęki, znikną patologie, znikną różnego rodzaju ciągoty. Nie będziesz musiał walczyć z grzechem, nie będziesz musiał się przepychać z diabłem. Będziesz stał jako Boży delegat na tej ziemi. Przyjaciele, to co zrobił Jezus Chrystus w moim życiu, to jest pasmo cudów. Przestałem się bać, przestałem się wstydzić, przestałem mieć kompleksy. Ja dzisiaj nie muszę się najarać ani nachlać, żeby być nakręconym. Jestem nakręcony 24 godziny na dobę. Święty Duch to jest najlepszy towar na świecie. On przychodzi z mocą. On nakręca do życia. On jest w stanie objawić, czym jest prawdziwa miłość. Dzisiaj przez Jezusa Chrystusa jesteś w stanie kochać nie tylko moich przyjaciół, ale też moich wrogów. On zmienił to we mnie. Przyjacielu, ja Ci mówię dzisiaj prostą Ewangelię. Uwierz w Jezusa! Uwierz w Jezusa! Nie w jakąś małą bozię! On tu nie przyszedł dla jaj! On tu nie przyszedł, żeby latać z koszyczkiem do kościoła! On tu przyszedł, żeby dać nowe życie! Żeby zmienić wszystko! Przyjaciele, to jest Bóg mocy! On może zmienić nawet Pepsi w kole! Rozumiesz to, o czym mówię? To jest wielki Bóg mocy! Do Niego trzeba przyjść! Przyjść! Nie rozumiesz, bo nie chcesz rozumieć, bo uważasz się za sprawiedliwą, a jesteś pusta i próżna! Dlaczego? Dlatego, że masz deficyty! Jesteś odrzucona i opuszczona! Ale Jezus Cię kocha! I tak jest z każdym człowiekiem! Każdy człowiek może oddać swoje życie Bogu! Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, czyli nie ma ani jednego człowieka, który byłby w stanie przed Bogiem przynieść jakiś materiał dowodowy na podstawie
na podstawie swojego życia i powiedzieć: ja jestem porządny, wpuszczaj mnie do nieba. To jest bzdura, ale wystarczy uwierzyć, że On umarł za twoje grzechy, wystarczy uwierzyć w niezasłużoną przychylność. Uwierzyć to znaczy być pewnym, uznać, że to jest prawda. To wystarczy zrobić i uznać, że to On jest Panem. Wtedy twoje ego zostanie odcięte od korzenia, a ten frajer diabeł przestanie mieć dostęp do twojego życia. To jest proste, ale Słowo Boże w Księdze Izajasza mówi, że na tej drodze nawet głupi nie zbłądzi. Rozumiesz, o czym mówię? Można być debilkiem, a być świętym, a można być superintelektualistą i iść do piekła. Piekło jest pełne różnych ludzi, rozumiesz? Pełne różnych ludzi, którzy uważali siebie za dobrych i sprawiedliwych, rozumiesz? Ale przed Bogiem twoja sprawiedliwość jest jak splugawiona szata, jak zażygane ubranko, ale wystarczy uwierzyć w Jezusa, nie w jakąś Bozie. Dzisiaj jeszcze przez wiarę przyjmij łaskę, przyjaciele. On przebaczył mi to, że zabiłem człowieka. On przebaczył mi to, że byłem bandytą. Ludzie mi nie przebaczyli, ale wiesz, o co chodzi? Mam wywalone na to, czy mi ktoś przebaczy z ludzi. Jeśli przebaczył mi Pan Panów i Król Królów, to ludzie mogą mówić o mnie, co chcą, bo to jest dla mnie nieistotne. Człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie, przyjaciele, ale Pan Panów i Król Królów, mój dobry Ojciec w niebie, przebaczył mi moje grzechy i On przebaczył też twoje grzechy. Tylko moje pytanie do ciebie jest takie: czy ty to przyjąłeś? Czy dalej chodzisz w samosprawiedliwości? Czy dalej chodzisz w batej? Jeżeli ty nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to diabeł cię dojeżdża i nie masz żadnych innych możliwości odwrotu, jak tylko przyjść do Jezusa, oddać Mu swoje życie. Przyjaciele, jutro o godzinie 11 w Centrum Chrześcijańskim Tchnienie Życia, na ulicy Ku Słońcu 25A będziemy uwalniać Bożą moc. Wpisz sobie w Google moje nazwisko. Nazywam się Artur Feroński. Od 7 lat jesteśmy we wszystkich telewizjach w Polsce, ponieważ byłem w zorganizowanej grupie przestępczej i poprzez cud wyszedłem z tego miejsca. Jeszcze dzisiaj Bóg może zmienić twoje życie tym samym cudem, którym zmienił moje życie. Jutro o godzinie 11 społeczność chrześcijańska na ulicy Ku Słońcu 25A. Społeczność chrześcijańska Tchnienie Życia. Godzina 11. Przyjdź i weź twój cud. Dziękuję. Proszę.